Jak dużo Ukraińców mieszka w Katowicach? Urzędnicy mogą to jedynie szacować, jednak najprawdopodobniej jest ich około 30 tysięcy. Wydaliśmy blisko 17 tysięcy numerów PESEL, ponad 2600 dzieci uczy się w katowickich szkołach. W związku z tym to też mogą być jakieś elementy pokazujące to, jak wygląda sytuacja. Powiatowy Urząd Pracy od 15 marca ubiegłego roku przyjął 22 tysiące zawiadomień o podjęciu pracy przez cudzoziemców, z tym zdecydowana większość to właśnie byli obywatele Ukrainy. Uciekli do Polski w obawie przed wojną, więc u nas powinni czuć się bezpiecznie i mieć zapewnione takie warunki jak w swoim kraju. Dotyczy to na przykład służby zdrowia i szczepień. Jak mówi śląski inspektor sanitarny, nie ma wielkiej różnicy pomiędzy polskim a ukraińskim kalendarzem obowiązkowych szczepień dla dzieci i młodzieży. Różnią się między innymi szczepionkami pojedynczymi, czy też składami jakościowymi tych szczepionek. Także istotnej różnicy takiej odbiegającej w szalenie od naszego kalendarza nie ma. I każda matka, każdy ojciec dziecka, czy też opiekun prawny ma prawo na terenie Rzeczypospolitej wykonać właśnie indywidualny kalendarz szczepień dostosowany do swojego dziecka. Fundacja TVS od momentu wybuchu wojny za wschodnią granicą pomaga Ukraińcom. Teraz ruszyła akcja, która ma na celu zachęcenie ich do dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich. To jest też kampania taka właśnie edukacyjna, informująca o tym, że dzieci powinny się zaszczepić, żeby były bezpieczne, żeby były właśnie wolne od chorób zakaźnych. Dzieci, chcemy właśnie, żeby to były dzieci ukraińskie i żeby ten standard był dostosowany do naszych standardów. Od marca do listopada Fundacja Telewizji TVS będzie prowadziła kwalifikacje chętnych na indywidualne konsultacje medyczne z lekarzem internistą w formie teleporady, które odbywać się będą raz w miesiącu. Co ważne, wszystkie szczepienia są bezpłatne.